Witam. Dzisiaj jest 5 lipca, piątek. Kolejny dzień na grzybach. Tyle co weszłem do lasu. I już takie piękne kulki rosną. Zobaczymy co. Mamy. Chyba cyglaczek. Oczywiście. Dobra, idziemy dalej. A tu mamy kolejnego cyglaczka, jak się pięknie rośnie. Idziemy dalej. Idę sobie, idę i oczom nie wierzę, jakie piękne borowiczki posiadkowane. Młodziutki taki jeden. Piękny. Tu jaki ładny. W ogóle piękny. Proszę zobaczyć jaki duży. Jest. Ale super. Ja nie mogę. Pewno zobaczymy, ale sprawdzimy później. I proszę, następny. Ten jaki wielki też. O, pięknie. Widzę całą rodzinę. Kolejna rodzinka. Kolejny, ale to samo, pięciutki, ten też jest już. A ten, o ten jest może zdrowszy, będzie coś z tego. I tu jeszcze jeden, a nawet dwa. Może coś z tego będzie. I tu młodziutki. O. Proszę. Ten jest ładny. O. Zapewne te młode będą zdrowe, a z tymi starszymi różne. Niestety z tamtych niewiele zostało, ale pokazują się kolejne i te młode.
bierzemy go, idziemy dalej. O, ale widzę kolejne. Tutaj sobie koszyk zostawię. Pojedziemy powolutku. Tu taki młodziutki, fajny. Zobaczcie. Elegancki. I dość twardy. Oj, to bardzo twardy. To zapewne będzie fajny. No. I tu widzę kolejnego, młodego. Aha. Proszę bardzo. Dwa. A tu co mamy? O, jak się wrąbał bobasek. Trochę gruby, aż mu głowa pękła. Sprawdzimy sobie później. Tu coś widać, ale to chyba są. Tak, muchomorki. Witam ponownie. Teraz sobie pooglądamy, jak rosną grzybki. Zaczniemy od małej kurki. Usiatek, czyli borowik usiatkowany. Idziemy kawałek dalej. Idziemy troszkę wyżej. Nie wiem, czy one będą zdrowe, ale jej jest tutaj dość dużo. O. Widzicie? Sobie ładnie rosną. Dwa. Podejdziemy, pokażę jeszcze kolejne. Muszę się za nie wziąć, posprawdzać. O, jak se pięknie rośnie. Jeden. O. Ale widać, że jest sucho i trochę pękają. Ale bym se wziął. Widzicie? Sromotnik. Gdzie ty tu rosłeś między grzybami? O. Między innymi ceglaczek się znalazł. I tutaj tak fajnie sobie w trawce rośnie. Jeszcze jeden. Proszę, jaki usiatek piękny. Nie da rady. Widzę kolejny, to muszę iść wyrwać. I tak na przemian. Ceglaczek. I ładny. Kolejny sromotnik. A usiadków co nie miara. Proszę, kolejny ładny. I mamy młodego. Miejmy nadzieję, że ten będzie zdrowy. Proszę zobaczyć, jak ładnie rośnie. Na razie idę zrobić porządek z tymi grzybkami. Zaraz będziemy sypać dalej. Niewiele mi zostało z tych moich grzybów. Tylko tyle się udało uratować. Ale widzę kolejne i będziemy je zrywać. Wszystko to było większe od mojej pięści. Niestety robaczywe. O, tu jaki ładny rośnie.
Proszę bardzo. Usiadek. W międzyczasie znalazłem parę usiadkowanych, a tutaj taki prawdopodobnie będzie robaczywy, ale tylko pokażę, jak on jest duży. On niby twardy jest, ale tu powyżej znalazłem kilka i tylko takie mniejsze były zdrowe, ale zobaczymy. Ładnie rośnie, no muszę go nagrać, nawet jak będzie robaczywy. Wszedłem 20 metrów pod górkę i proszę zobaczyć, taka piękna rozdzia, tylko tak będę pokazywał. Jeden taki malutki, twardy, to będzie dobry. Tutaj kolejny. Kolejny, dwa, twarde, ładne, o, piękne. Elegancko. I zostawimy na razie tutaj. Widzimy kolejny. Usiadek. Proszę bardzo, jakie piękne. No nie musimy powoli to zrywać. Jest kolejny. Proszę bardzo. Ale widać, że są spękane, bo wody brakuje. Ale to zrobić. Do tego. Tutaj tego też zerwiemy. Aha. Także w tym jednym miejscu tyle było. 2, 4, 6, 8, 9 plus tam kilka nie zrywałem, bo zmiękły. A co tam dalej patrzę, to znowu są. Dobra, ubieram. I zobaczę, ile z tego zostanie. Na razie. Weszłem na drugą stronę zbocza, bardziej na słoneczną. Myślałem, że tutaj znajdę jakieś borowiki szlachetne. No jeszcze w tym roku nie znalazłem. No ale trafiłem na borowiki usiadkowane. Dobre i to. To jakiś mały, ale już zjedzony. Tu był kolejny też zjedzony. No jest tutaj tych borowików usiadkowanych dość dużo. Ale jakby się udało trafić borowika szlachetnego, czyli prawuska, byłoby super. O, tutaj taki fajny, duży, rośnie, ale zauważyłem, że tutaj nie tylko ten młody, ale ten taki duży rośnie, proszę.
No, bo to zapewne jest dobry. Chociaż twardy. O, noga też twarda. Może coś wtedy będzie. Idziemy troszkę wyżej. Bo tu widzę ciekawszy okaz. No. Ten jest naprawdę fajniutki. Praktycznie książkowe. Ładne, nie? Zostawię tutaj te dwa. Tutaj coś widzę. Też ładny, ale też duży. Ja obawiam się, że będzie to samo co z pozostałymi dużymi. Chociaż twarda noga, malutki. Nie jest trochę, ładnie widać. Twarda noga, to może jest nadzieja. Idziemy zrobić porządek z tamtymi i pójdziemy dalej. No i szukałem i chyba w końcu znalazłem. Borowik szlachetny. Tak. Na 100% to jest borowiczek szlachetny, nieusiadkowany. Pierwszy w tym roku. No super. Skoro jest jeden, będzie i więcej. Żeby nie było niedomówień, proszę zobaczyć tego i proszę zobaczyć usiadkowanego. No, to jest różnica i to zajebista. Tym razem mam ceglaczka. Ładny. Ładny właśnie. A przed chwilą znalazłem tylko przewróconego prawdopodobnie przez zwierzęta borowiczka. Tyle z niego niestety tylko zostało. No i to jest na pewno borowik szlachetny. No i mamy kolejną rodzinkę usiadków. Właśnie jaki piękny jeden. Ale to już raczej nie do wzięcia, sorry. Tu mamy kolejnego. Ten jest twardszy. To już może coś z tego będzie, jaki ładny. Kolejny, ale ten jest mięciutki, to nie bierzemy. Tu mamy kolejny. A, twarda noga to jest taki już troszeczkę wysuszony. Ten ma też jest ładny. Twardy. Uch, ale też wysuszony chyba. Nie ma, może z tego nic nie dać. Dobra, idziemy dalej. No, po 20-minutowym odpoczynku wszedłem znowu w las popatrzeć co tutaj jest. Tak wygląda koszyczek, a obok tutaj, tyle co wszedłem do lasu, taki mały ceglaczek rośnie sobie. A, rośnie piękny. A, jaki tam ceglaczek, jakoś pieprze. Po prostu usiatek. Ładny, nie? Bardzo fajny. Dobra, idziemy dalej. No, właśnie wyszedłem z tego lasu. Tutaj. A udaję się teraz na drugą stronę, tam. Właśnie tam. No to do zobaczenia po drugiej stronie. No i jestem po drugiej stronie. I zaczynamy zbierać. I pierwsze co to? Rodzinka ceglastoporych. A, proszę. Chyba nic z tego nie będzie. Ale zobaczymy, by żarty straszne. Tu mamy kolejne dwa.
tu na łąki, bo myślałem, że tutaj jakieś kozaki znajdę. A tu mi się trafił taki piękny, dorodny usiadek. Proszę. Elegancki. Naprawdę. To już wychodzę z lasu. A już jest koniec na dzisiaj. 3 godziny łażenia po lesie. O, jeszcze tylko na koniec sobie, widzę tutaj ładne ceglaczki zerwę. O, taki ładny małtki. I oraz tutaj jeszcze, o, więcej tu ich jest. Taka ładna rodzinka. Moje dzisiejsze zbiory, nie jest źle. Cieszę się zwłaszcza z tego borowika tutaj. Szlachetnego, przynajmniej jeden się trafił. A tak to same ceglaki, usiadki. Kilka maślaków i ze 30 kurek. To wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Cześć.